Witajcie. Mam nadzieję, że spaliście dobrze. Wczoraj mówiłem trochę usypiająco, to dzisiaj, żeby to było, nie wiem czy zamiast kawy, ale jako kawa, to chcę powiedzieć takim wielkim życiem, bo piątek chcemy Boga uwielbiać dzisiaj. Ewangelia dzisiaj mówi o wyborze 12 apostołów. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał i ustanowił 12. Szymona, Jakuba, Jana, Jakuba, Andrzeja, Filipa i tak dalej. Mamy imiona apostołów wyszczególnione. Zobaczcie, że Jezus powołuje po modlitwie. Wybiera, dokonuje wyboru po modlitwie. Wszedł na górę, całą noc się modlił, był z Ojcem, żeby usłyszeć wolę Bożą. Bo to jest wybór 12 na całą historię Kościoła. Później właśnie tych 12 pierwszych apostołów, którzy są z Nim, to jest filar Kościoła. I zobaczcie, że to nie są ludzie idealni, których Pan Jezus wybrał. Taka była wola Ojca, że nie idealnych wybrał, ale tych, którzy byli Mu posłuszni. Czemu nie idealnych? Bo zaparli się, bo uciekli spod krzyża, bo nie wierzyli w zmartwychwstanie, bo i był wśród nich zdrajca. A jednak wybrany przez Jezusa, ten wybór jest wolą Boga, ale Jezus powołuje do zadań, do ważnych zadań, nie ludzi idealnych, tylko tych, których sam chce. I Ciebie chcę, i mnie chcę, żebyśmy służyli Panu Bogu. I taki ma, ma być ten dzień. Także zachęcam, żebyście z taką otwartością, ja też dzisiaj chcę, jestem wybrany, to chcę Bogu służyć. Jeżeli masz jakieś ważne decyzje dzisiaj, może są, to poproś Ducha Świętego o mądrość Bożą, żeby pełnić wolę Bożą, ale miej świadomość, że cokolwiek dzisiaj robisz, robisz jako wybrany przez Boga, żeby Bogu służyć. Dzisiaj będziemy mieli wieczorem w Łodzi uwielbieniową łódź ratunkową dla młodzieży. Ona będzie transmitowana na naszym drugim kanale. To wiemy, że to robimy, dlatego że Bóg tego od nas chce. I On nas do tego zaprosił i to robimy. Jak jest msza o uzdrowienie, teraz będzie w niedzielę. Robimy to, bo Bóg tego chce. I słuchaj Boga i rób to, co Bóg chce. Z zapałem, z zaangażowaniem. Niech taki będzie cały ten dzień. Tego sobie życzę, Wam życzę. Widzimy się po weekendzie, dopiero w poniedziałek, także miejcie cudowny weekend. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Jak chcesz się dalej jeszcze modlić, to kliknij kolejny teledysk, który będzie nas jeszcze prowadził przez chwilę. Dobrego weekendu, pa, pa.